Gdy Jezus jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne jest na swoim miejscu. Ale czy aby na pewno? Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam dwie skrajności. Najpierw widzimy, jak tłum wita Jezusa z radością, rozpościerając płaszcze i gałązki z drzew. W Ewangelii znowu widzimy tłum, ale tym razem chce on Jezusa ukrzyżować. Skąd taka zmiana? Czy ten tłum nie przypomina nas samych, zmieniających zdanie przy każdym poruszeniu opinii publicznej w dobie internetowych komentarzy i wielu fałszywych informacji? Skąd w nas taka wielka niestałość? Jezus nie patrzy na opinię ludzką. Wchodzi do Jerozolimy, bo pełni wolę Ojca, a nie dlatego, że tłum mu wiwatuje. Godzi się na wolę Ojca, na swoją mękę, kiedy tymczasem tłum chce Jego śmierci. Jezus sam o sobie mówił, że jest życiem. I nie przestanie być życiem, mimo że dla wielu stał się symbolem śmierci i zgorszenia. Prorok Izajasz w dzisiejszym czytaniu mówi: Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Jezus zaprasza nas, byśmy słuchali Jego opinii, a nie opinii tylko ludzkiej. Kiedy pozwolimy, by On nas wspomagał, kiedy będziemy czerpać siłę z Jego słów, umacniać się przez sakramenty, On nada sens naszemu życiu i pewność naszym decyzjom. On chce, byśmy bardziej słuchali Boga niż ludzi.